Stres w naszym codziennym życiu pozbawia nas radości. Z czym to jest związane? Otóż stres to jest taka naturalna reakcja człowieka na nieprzyjemne wydarzenia, nagłe, zaskakujące nieprzyjemne wydarzenia, które nas obciążają, gdzie jesteśmy zmuszeni podjąć jakieś decyzje, spotkać się z jakąś trudną sytuacją, musimy zareagować, ją rozwiązać. Ma to związek z ilością spraw, które mamy na głowie, a więc od rana do wieczora zajmujemy się różnymi sprawami i jeśli się nie wyrabiamy na zakrętach, jeśli nie zdążamy wszędzie, ten stres jest duży. Jak to możemy zmienić? Jest taka potrzeba w takich sytuacjach, żeby jakoś tak uspokoić nasze życie. Mam na myśli dzisiaj planowanie. Planowanie jest rzeczą bardzo praktyczną. Dzięki planowaniu zrobimy więcej niż bez dobrego planowania. Czujemy się komfortowo, nie mamy takiego stresu. Jak to jest możliwe? Zrobimy więcej i bez stresu, jeśli dobrze planujemy. Co to znaczy dobrze planować? Planować dobrze to znaczy planować na kartce papieru. To normalne jest, że ludzie planują i mają swoje jakieś plany na dzisiaj, na cały dzień, na jutrzejszy dzień, na tydzień i wszystko trzymają w swojej głowie, w swoim umyśle, gdzie to przewracają, wiedzą, że to mam zrobić, tam coś usłyszeli i muszą to zrobić. I to jest naturalne, że myślimy o tym, ale to nie jest plan. Nie jest plan, którego będziemy się trzymali, kiedy wykonujemy tam różne sprawy. Bardzo ważne to jest w takich sytuacjach, kiedy dysponujemy sami swoim czasem. Nie, że ktoś nam narzuca, co mamy robić. Na przykład ludzie w armii, w wojsku mają od rana do wieczora rozplanowane po minutach, kiedy, co, jak mają zrobić. I mają wtedy spokój, ludzie się tym nie zajmują, ale w innych sytuacjach, na przykład w pracy, jeśli twoja praca w przeciągu 8 godzin polega na tym, że ty masz wykonać jakieś zadanie, ale jak je wykonasz, zależy to od ciebie, a więc masz różne sprawy na głowie, różne telefony, może listy, które musisz napisać, miejsca, do których musisz zdążyć pójść i coś tam załatwić. Ty sam o tym decydujesz w przeciągu 8 godzin, a więc dobry plan dotyczy ciebie. Plan dotyczy też ludzi, którzy mają pracę w domu, na przykład nasze żony i matki, kiedy wykonują domowe różne zajęcia, też potrzebują dobrego planu, żeby się dobrze wywiązywać ze swoich obowiązków, żeby dużo zrobić i nie być zestresowanym wieczorem, zmęczonym. Ale też po jakimś dniu pracy, załóżmy, że w pracy za nas tam szef, on decyduje, co mamy robić i za bardzo tam nie musimy planować. Ale po pracy może zajmujesz się sportem, może masz jakieś hobby, bierzesz udział w pracy społecznej i tam zaczynasz zarządzać swoim własnym, prywatnym czasem, dlatego tam też jest potrzebny tobie dobry plan na kartce papieru, żeby zrobić więcej i nie być zestresowanym, czerpać radość z tego, co robisz po pracy. A więc dlaczego takie to jest ważne, żeby na kartce papieru planować, co ja chcę zrobić jutro, pojutrze i tak dalej. Dlatego, że kiedy polegamy na swoim umyśle i na tym, że mamy w głowie różne rzeczy, to nie po prostu zapominamy o czymś, ale czasami nasz umysł potrafi nas oszukiwać. Kiedy podejmujemy, załóżmy, zakładaliśmy, że jutro zrobimy jakieś ważne sprawy, ale przychodzi to jutro i kiedy mamy przystąpić do tych spraw, nasz umysł zaczyna przewartościowywać to, co wczoraj dla nas było bardzo ważne wieczorem, to na drugi dzień on uwzględnia różne inne sytuacje. Załóżmy, boli nas głowa, poczuliśmy się słabo zmęczeni, wynikły jakieś nowe, ciekawe tam sytuacje, które nas ciągną, chcielibyśmy coś pójść zrobić, coś, co chciałoby się nam zrobić. Na te ważne prace, zadania nie mamy już sił i czasu i umysł mówi, że możemy to zrobić jutro albo pojutrze, nic się złego nie stanie. A więc on zaczyna nas usprawiedliwiać, zaczyna zmieniać to, co było decyzją wczoraj wieczorem, dzisiaj, kiedy mamy już to wykonywać, może się okazać, że tak nie jest. Wprowadza nas umysł w błąd. Nie możemy na nim tak dobrze polegać. A więc kiedy zapisujemy rzeczy, jest to takim ratunkiem, że zaczynamy postępować racjonalnie. Nie ulegamy takim słabościom. Jak to się dzieje? Zobaczmy, że kim byśmy nie byli, jaki nie mamy tam zawód, praca, czy jesteśmy, zajmujemy się jakimś biznesem, czy pracą społeczną, sportem, czy też jest to gospodyni domowa. Ta sama sytuacja dotyczy każdego. Jeśli mamy pewne sprawy, załóżmy 15 różnych spraw w przeciągu dnia do zrobienia i budzimy się rano i zaczynamy wykonywać te różne rzeczy, automatycznie nasz umysł wybierze robienie tego, co jest mniej ważne, ale za to jest bardziej ciekawe. A więc to jest takie
taka zasada, że jeśli coś jest ważne, to najprawdopodobniej jest to trudne do zrobienia. Nie jest to przyjemne, więc różne jakieś telefony wykonanie, listy napisanie, spotkania. Czasami trzeba gdzieś pójść do urzędu, coś załatwić. Są to rzeczy ważne, ale nie są one przyjemne i ciekawe. A rzeczy mniej ważne, które też powinniśmy zrobić, należą już do tych takich bardziej ciekawych. I automatycznie umysł jest skłonny zaczynać dzień od takich ciekawych spraw. Co się wtedy dzieje? Na przykład gospodyni domowa ma ważne sprawy, pranie, sprzątanie, obiad dla dzieci, dla męża. I to są ważne rzeczy, obowiązki, które ona musi zdążyć do popołudnia. Ale załóżmy, że ma też do zrobienia, do przerobienia spódnicę. Wygląd jej dla niej też jest ważny. No i odruchowo bierze się za tą spódnicę. Z rana, tam o 9:00, zaczyna przerabiać tą spódnicę, bo gdzieś tam coś kupiła i zaistniała taka potrzeba. Ale jest to ciekawe zajęcie. Ona zaplanowała, że zajmie mi to pół godziny. Ale jeśli się wciąga w taką mniej ważną pracę, ale za to ciekawą, zajmuje jej to już 1,5 godziny. Ona tego nie przewidziała. Później następna praca, którą wykonuje też ze sfery ciekawych i przyjemnych. I co się dzieje? Zbliża się koniec dnia, a pewne podstawowe obowiązki są niewykonane. Ona nie zdarza. Czasami się takie gospodynie dziwią, jak to jest, miałam cały dzień, wszystko było zaplanowane, a nie zdążam na wieczór z podstawowymi obowiązkami, takimi jak obiad i drugie tak, ważne rzeczy. Dlatego, że na początku były robione rzeczy ciekawe, które zajęły więcej czasu, niż to było przewidziane. Odwrotnie. A więc jeśli planujemy na kartce papieru, zapiszmy na jutro, co mamy do zrobienia, 15 różnych spraw, załóżmy. A później z tej kartki przepisujemy do swojego kalendarza według ważności. Pierwszy punkt, najbardziej ważne tam sprawy, to co koniecznie trzeba zrobić. Drugi, trzeci, według ważności zapisujemy wszystkie te rzeczy, które musimy zrobić. I kiedy się budzimy rano, wcześniej rano, zaczynamy od tych najbardziej ważnych. Te najważniejsze i najtrudniejsze sprawy, one też wymagają od nas najwięcej sił, jakiejś takiej mobilizacji. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy robimy te mało ważne na początku dnia. Później pod koniec dnia nagle zaczynamy się śpieszyć. Zostały jeszcze te najważniejsze sprawy do zrobienia, a my już nie mamy sił, bo jesteśmy zmęczeni tym dniem i się wyeksploatowaliśmy. I na te najważniejsze sprawy mamy już zbyt mało sił, dlatego je odkładamy na następny dzień. A więc jeśli robimy te najważniejsze sprawy wcześniej, z samego rana, kiedy mamy tych dużo sił, to mądrze dysponujemy swoimi siłami, swoim czasem. A więc od tych zaczynamy. Co się może zdać? Oczywiście może się stać, że pewnych rzeczy w ogóle nie zrobimy, ale jeśli coś zawalimy, czegoś nie zdążymy zrobić, to będą to mało ważne sprawy. Pewien człowiek, o którym czytałem, który robił bardzo dużo, to był prawnik i ludzie, którzy go obserwowali, jaką ilość pracy on wykonywał, byli bardzo zdumieni, go pytali, jak on to robi. I on odpowiedział, że na swoim biurku ma 3 skrzyneczki takie, gdzie układa wszystkie swoje sprawy. A więc skrzynka najważniejszych spraw, ważnych i to, co się chciałoby zrobić. I wszystkie dokumenty, listy on tam rozkładał codziennie po tych skrzynkach i później zaczynał od najważniejszych i wykonywał wszystko to, co było najważniejsze, później mniej ważne. I powiedział, że do tej trzeciej skrzynki on nigdy jeszcze nie dotarł. Ale zawsze zdążał zrobić to, co było najważniejsze. I te inne rzeczy były pewnym dodatkiem, które niekoniecznie trzeba robić. On w związku z tym niczego nie zawalił. I tak się dzieje z naszymi punktami, jeśli zaczynamy planować na jutro od najważniejszych spraw do mniej ważnych. Czasami jest tak, zobaczmy, że z rana, jeśli ten plan może być wtedy elastyczny, jest taki dopasowany do nas, on się nie zrywa. Jeśli rano zaczynamy wykonywać jakąś ważną sprawę, na przykład telefon ważny i nie możemy się do kogoś zadzwonić, to możemy to zrobić w południe albo po południu. A jeśli ważny telefon zostawimy na wieczór, to możemy zawalić tą rozmowę i w ogóle do tego nie dojdzie i niestety nie wywiążemy się z ważnego zadania, które było postawione na ten dzień. A więc planujmy na kartce papieru według ważności i zaczynajmy od najważniejszych spraw. Od rana traćmy siłę na to, co jest najtrudniejsze, najmniej przyjemne, ale jest to potrzebne do zrobienia. Później zostanie czas na dodatkowe zajęcia, jeśli zdążymy.